Witam, z tej strony Drakonik, a to jest 5 nielogiczności w Don't Starve. Numer 1. Przepiekanie jedzenia nad ogniskiem przy użyciu rąk. Ja naprawdę rozumiem, że twórcy musieli jakoś wprowadzić mechanikę przepalania jedzenia, ale wyobraźcie sobie usmażyć duży kawałek mięsa za pomocą dłoni. Już prędzej usmażylibyście sobie palce niż cokolwiek. Numer 2. Rozpalona pochodnia. Na pewno kojarzycie taką sytuację. Idziecie sobie w nocy, trzymając pochodnię, nagle robi się dzień i jakby nigdy nic, chowacie sobie rozpaloną pochodnię do plecaka. Okej, nawet jakby była zgaszona, to i tak byłaby przecież gorąca. Najlepsze jest to, że taką podpaloną pochodnię możemy zapalić i gasić spamiąc myszką. Nasza postać potrafi podpalić ją i gasić co pół sekundy. Numer 3. Prześwity w jaskiniach. Gdy zejdziemy do podziemi Konstant, możemy zauważyć niewielkie prześwity. Dziury w sklepieniu jaskiń, pozwalające m.in. spojrzeć na zegar, czy chronić się przed ciemnością. Ale niech mi ktoś wytłumaczy, dlaczego gdy wejdziemy na powierzchnię, to nie znajdziemy ani jednej. Logicznym jest, że taka dziura powinna być też na powierzchni, ale nie, ich po prostu tam nie ma. Są one po prostu jednostronne.